wszystkim o powrocie Polski na mapę Europy po 123 latach niewoli. Niewoli pod zaborami trzech państw: Rosji, Prus i Austrii. Thank you.
wolnych Polaków. Z okazji tak radosnego święta chcielibyśmy wspólnie zaśpiewać kilka piosenek charakterystycznych dla tamtego okresu. A żeby pieśń głośno wybrzmiała, przygotowaliśmy śpiewniki. 100 śpiewników na stulecie odzyskania niepodległości. Prosimy z nich skorzystać i przyłączyć się do wspólnego śpiewania. Na dzisiejszą uroczystość chcemy grać w kolejności. Piechotę, Białe Róże i my, pierwsza brygada. Zapraszamy. Yeah.
ziemskiej walczyło około 3 milionów Polaków. Ponad pół miliona z nich poległo, zmarło i zginęło we wieści. Thank you.
Dopiero utrata tego daru pozwala docenić jego wielkość. Chcę wspólnie uczcić ten ważny dla naszej ojczyzny jubileusz. Cała społeczność ze wszystkim ponad gimnazjalnym średnim wiek przyłącza się do życzeń, jakie tego dnia składają sobie nawzajem Polaków. Żyjmy w spokojnym i bezpiecznym kraju, wydzielajmy piękność tego języka i nieograniczony dostęp do wiedzy w polskich szkołach. Bądźmy dumni z naszej ojczyzny i z tego, że jesteśmy Polakami. Niech żyje niepodległa. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Ja chciałbym się odnieść do jednej rzeczy, która tutaj była pokazana, mianowicie o wolności, która jest dana, ale nie jest dana raz na zawsze. I chciałbym, żebyśmy wszyscy o tym pamiętali. To, że powietrze mamy i w tej chwili nim oddychamy, to musimy je dbać i pielęgnować, żeby nam nie uciekło. I żebyśmy my, a wy również w przyszłości nie musieli składać daniny drzwi ich życia, wrócić z powrotem do tego, co mamy. Bycie patriotą to również bycie nadziejne, zwyczajne, normalne, w stosunku do siebie wzajemnie, koleżeński, toleracyjny, życzliwy i służący pomocą. I chciałbym, żebyśmy o tym wszystkim pamiętali. Dziękuję bardzo.